Mae Govanen Melin Nin. Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę spotkać się z Wami chociaż w taki sposób. Bardzo żałuję, że nie mogę brać udziału bezpośrednio w naszym spotkaniu w dniu czytaniu Tolkiena w Rynie i w Tolkienach, czyli najbardziej odpowiednim miejscu w Polsce do takich właśnie spotkań. Tolkieny są ponad wszystko i cieszę się, że tam jutro będziecie. Moi drodzy, akurat 22 marca wracam z mojej wyprawy do Wielkiej Brytanii i no nie zdążyłbym dojechać tak daleko. Muszę się kiedyś przeprowadzić po prostu do tak naprawdę do Natangi, która najbardziej mnie pociąga, która już jest tak bardzo bliziutko Tolkien, bo bodajże chyba te nasze miejscowości są jeszcze w Barcji, ale na terenie dawnych Prus. Ja na koniec mojego przemówienia, mojego wykładu, jeżeli mogę go tak nazwać górnolotnie, powiem Wam dwa słowa na temat obecnego stanu badań dotyczących właśnie genealogii rodu Tolkienów. A chciałbym przede wszystkim powiedzieć kilka słów na temat języków profesora Tolkiena. No i jak to teraz zrobić, żeby to nie było jakieś bardzo nudne? Dlatego, że w internecie, nawet na moim kanale możecie znaleźć już różne materiały na temat języków profesora Tolkiena, na temat samej filozofii tworzenia właśnie tego typu języków. A ja przygotowałem troszkę takich ciekawostek, aby Was zainteresować tą tematyką i może żebyście zaczęli sami ten temat zgłębiać, bo tak naprawdę, żeby nauczyć na przykład Was języka Quenya albo języka Sindarin, no to musielibyśmy mieć takich spotkań około, nie wiem, 20-22, bo tyle, no to najczęściej mamy lekcji w takich podstawowych kursach. Myśmy w języku polskim mieli kurs języka Quenya i języka Sindarin, nawet chyba języka dunajskiego na stronie Niezapominka, ale od czasu jak nam ta strona padła, to niestety to wszystko gdzieś tam uleciało. Jest to zachowane, mamy zachowane te wszystkie pliki, ale czekają one na swój dobry dzień. Moi drodzy, żeby dowiedzieć się troszkę na temat języków profesora Tolkiena, no warto wiedzieć, że one wchodzą w kategorię języków sztucznych, ale tak naprawdę teraz mówimy o tak zwanych językach artystycznych. Profesor Tolkien tą tematykę troszeczkę tutaj rozwinął właśnie w książce, którą Wam teraz pokazuję, wydaną wiele, wiele lat temu przez wydawnictwo Zysk i Spółka. Może właśnie Zysk jeszcze raz podejmie się wydania na nowo tej książki. Ona oryginalnie po angielsku wygląda na przykład tak. Podobno mam jakiegoś białego kruka, którego kupiłem przy jednym z moich pierwszych wyjazdów do Wielkiej Brytanii w 1997 roku. Moi drodzy, Galadorn, którym jestem, no jest już niestety takim hobbitem w wieku 50 lat. Ale pocieszmy się, że Bilbo Baggins w swoją podróż wyruszył mając 50-51 lat. Także kto wie, jaka jeszcze tolkienowska przygoda mnie czeka. W każdym razie w Potworach i Krytykach profesor Tolkien no tutaj prezentuje nam wiele bardzo ciekawych esejów, to są często wykłady i jeden z nich nosi tytuł Tajony nauk. On pierwotnie miał też gdzieś tam w szkicu tytuł Domowe hobby. Tolkien pisze tutaj o pewnym zjawisku, które no, on to wygłaszał, mówił, pisał w roku 1931. Czyli jeszcze świat nie znał ani Hobbita, ani tym bardziej Silmarillionu, ani tym bardziej Władcy Pierścieni. Profesor Tolkien był po prostu wykładowcą języka staroangielskiego. Zajmował się na uczelni popularyzacją tych dawnych, wymarłych, można powiedzieć, języków, które jednak u niego, w jego świecie nie były wymarłe, ponieważ on tymi językami posługiwał się na co dzień i potrafił w tych językach tworzyć. W języku gockim, w języku staroangielskim, nawet w języku starosaksońskim. Oczywiście po łacinie mamy też takie piękne teksty. A tutaj zdradza w takim wykładzie, który miał być przygotowany dla jakiejś audiencji na uniwersytecie po kongresie esperantystów, bo był to taki czas, kiedy język esperanto był popularny, wydawało się światu, że no, ten język esperanto pomoże ludziom się komunikować i że unikną w przyszłości konfliktów, co no niestety się nie spełniło, bo wiemy, co się stało
w 1938-39 roku. I jak potem jeszcze długo no, trwaliśmy w nieprzyjaźni i co się w tej chwili też dzieje na świecie w związku z no, nieumiejętnością dochodzenia do porozumienia i to już inny temat. Przyczyny wojen. W każdym razie Tolkien, mimo tego, że jeszcze no, nikt nie słyszał o jego hobbicie, o jego nazwach, o jego elfach, to jednak w tym eseju zdradza troszkę tajemnic dotyczących języka Quenya i języka Sindarin. Języki te już wtedy w jego myśli były bardzo mocno rozwinięte. Tutaj świadectwem tych właśnie starań z tych lat to są i dokumenty, które możemy znaleźć w czasopiśmie Parma Elda Lamberon. Tutaj mamy akurat najnowszy, ale już bardzo dawno temu wydany numer 22, bardzo ciekawy, który pokazuje nam wiele ciekawych aspektów dotyczących języka Quenya i Sindarin. No i w takim czasopiśmie Vinyar Tengwar, również lingwistycznym amerykańskim, to samo grono badaczy, którzy uzyskali dostęp do papierów językowych, do tych wszystkich dokumentów, które pozostawił profesor Tolkien na temat swoich języków. Oni chronologicznie, idąc od samego początku, od 1915 roku, gdy te języki zaczęły powstawać, no, będą chcieli to pewnie wydawać, chociaż panowie są już na emeryturze. Mam nadzieję, że zdążą w tym, zanim opuszczą kręgi tego świata, dojść do tych ostatnich konkluzji. W każdym razie Tolkien miał już bardzo rozbudowane swoje języki. Ja teraz skończyłem już tą moją pracę nad tłumaczeniem 5. tomu Historii Śródziemia, który my w języku polskim będziemy znali jako Utracona Droga. To jest takie trochę nawiązanie, ponieważ to się nazywa po angielsku The Lost Road. Można by było powiedzieć Zagubiona Droga, ale wiemy z mitologii Tolkiena, o co chodzi. Tutaj chodzi o tą prostą drogę, która po zakrzywieniu świata, po upadku Numenoru pozostała dalej prosta dla tych wybranych, ale dla większości jest utracona, tak jak raj utracony. Ja tutaj się tym troszeczkę inspirowałem, gdy wymyślałem tytuł tego tomu. W każdym razie tam właśnie w tym tomie piątym profesor Tolkien stworzył też taki, mamy tutaj przedstawiony tekst bardzo ciekawy, który się nazywa, to poprawnie byśmy wymówili, Hlammas, czyli taki opis języków, ja to przetłumaczyłem jako relację na temat języków, Ohlammas, dzieło Pengoloda, który działał w pierwszej erze, który mieszka gdzieś tam na Tol Eressëa i pewnie miał czas porozmawiać z Bilbem Bagginsem na temat języków, kiedy Bilbo tam trafił. No i tam właśnie znajduje się coś takiego, co jest też tytułem naszego wykładu, a mianowicie drzewo języków. Tutaj mamy jedną z pierwszych takich wersji tego drzewa języków. Ja sam w takim dziele, które stworzyłem gdzieś około roku 2000, które się nazywa Gobeth Elam Ethelen, Gobeth Elam Ethelen, czyli słownik języka elfów, to jest słownik Sindarinu. I mam tutaj cały taki rozdział poświęcony ewolucji języków Tolkiena i też tutaj właśnie ukazuje takie drzewo tych języków według tych późniejszych koncepcji. Ponieważ gdy Tolkien tworzył Hlammas do tego później tomu, no nie przewidywał nigdy, że to będzie kiedykolwiek wydane, bo te teksty były pisane po prostu dla własnej przyjemności, to w tym okresie, to są lata 30., koncepcja tych języków była jeszcze zgoła inna. Przede wszystkim różnica dotyczyła języka, który ja osobiście bardzo lubię, który nazywa się Sindarin. Jego przykład to na przykład Ir Ithil Ammen Eruhin Menelvir Penna Diriel Silotha Galad Lastodin Ahir Annun Gilthoniel Lelinnonim Tinuviel. To jest fragment z 3. tomu Historii Śródziemia, z Ballad Beleriandu, gdzie mamy pieśń Lúthien Tinúviel, która właśnie śpiewa w języku sindaryńskim. Także ten język jeszcze w zasadzie w latach 30. nie istniał. Był inny język, język Noldorin, który, no koncepcja była zupełnie inna, bo Tolkien wyobrażał sobie, że jeszcze w Amanie, właśnie pośród Noldorów, wyrósł nowy zupełnie język, Noldorin, który różnił się od języka Quenya, był przekształcony przez elfów
w taki sposób, że przypominał pod względem gramatycznym, pod względem swojej konstrukcji to, co znamy dzisiaj jako język walijski, ale tu nie chodzi o to, że zapożyczał Tolkien jakieś słowa z walijskiego. Chodzi o samą strukturę tego języka, o jego budowę, o jego charakterystykę. Ktoś, kto zna język walijski i zobaczy język sindariński zapisany, to powie, o, coś tu przypomina walijski, ale nic nie rozumiem. Dlatego, że są to zupełnie inne słowa. Jednak forma, brzmienie mniej więcej ma przypominać język walijski, czyli jeden z języków celtyckich. Sześć jest takich języków, sześć, które zachowały się do dziś, począwszy od bretońskiego, skończywszy na gaelickim w Szkocji i w Irlandii. Także ten język miał się rozwijać w Amanie i potem przyniesiony miał być do Beleriandu przez Feanora, jego synów, przez Noldorów. Tymczasem w Beleriandzie miał się rozwijać jeszcze inny język, który Tolkien nazywa Ilkorinem. I potem w latach 50., gdy Tolkien tworzył dodatki do Władcy Pierścieni, zmienił tą koncepcję. Uznał, że to, co nazywał wcześniej Noldorinem, to jest tak naprawdę język Beleriandu, język Sindarin, który jest jakby zastępuje język Ilkorin. I no, musiał wszystko zmienić, całą koncepcję. I to drzewo języków również się zmieniło. Także można powiedzieć, że u Tolkiena w jego świecie ważne są trzy języki elfów. Dwa z nich lepiej tak znamy, trzeci tylko pobieżnie. To jest język Quenya, najlepiej poznany język, którego słownik to jest kilka tysięcy wyrazów. Możemy gramatykę dokładnie poznać, rozpoznać ją z różnego rodzaju dokumentów profesora Tolkiena, z inskrypcji też bardzo ciekawych, bo tutaj jest taka fajna książka, którą no, pewnie też może niewielu z Was dobrze zna. Jest to książka wydana z okazji no, śmierci Christophera Tolkiena, różne ciekawe eseje. I mamy tutaj na końcu też bardzo ładną inskrypcję z Władcy Pierścieni, właśnie podarowanego przez ojca synowi. I tutaj w języku Sindarin, w języku Quenya, Tolkien napisał do swojego syna Christophera Sinen i Andaniarne Meta Artaina Andaurenia Nakwanta Melima Yondion Lenna Antanies Melio Kenua. Co tutaj Karl Hosteter przetłumaczył, że wraz z tą długą opowieścią kończy się także z tym przedłużonym dniem. Kończy, wszystko już się kończy, drogi mój synu, i daję ci to z miłością. Także taka inskrypcja w języku Quenya, którą profesor Tolkien stworzył, a kiedy ten język Quenya był już naprawdę dojrzałym językiem, kiedy można było w tym języku właśnie tworzyć długie teksty. Mamy bardzo długie teksty i w Quenya, i w Sindarinie. No, w Władcy Pierścieni taki najdłuższy fragment, który znamy, to jest lament Galadrieli, który brzmi mniej więcej Ai laurie lantar lassi surinen, jeni unotime veramar aldaron, jeni velinte juldar avanier, mi oromardi lissemiru voreva, andune pella vardo tellum arnuluinia setintilar jeleni, omario airetari lirinen, i tak dalej, i tak dalej. Cały długi poemat, którego znaczenie znamy, na podstawie którego możemy odtwarzać gramatykę, składnię poetycką i tak dalej, ponieważ to jest utwór poetycki, to nie jest to też takie typowe mówienie kwenejskie, mowa codzienna. Fani, którzy poznają miłośnicy, nie lubię za bardzo tego słowa fani, fani mi się kojarzą z filmami, z muzyką, pop, natomiast tolkienowskich właśnie czytelników, którzy kochają tą literaturę, nazwałbym bardziej miłośnikami. Pewnie miłośnicy Tolkiena tworzą potem takie piękne grafiki. To jest grafika zmarłego kilka lat temu. Teraz była rocznica jego śmierci, chyba dwa dni temu. Toma Lobecka, który, jak widzicie, tworzył grafiki tak jakby ze Śródziemia. Tu mamy Earendila i Silmaril, widzicie tutaj, jak dostaje się na łódź Earendila, która popłynie dalej na najdalszy zachód, Elwing i tak dalej. I mamy tutaj na dole pismem Tengwar zapisany właśnie poemat w języku Quenya, częściowo bazujący na tym, co Tolkien pozostawił właśnie na temat samego Earendila w Potworach i Krytykach, dlatego że tutaj właśnie w Tajonym Nałogu jest kilka utworów w języku Quenya, takich mniej znanych. Jakbyście chcieli być super nerdami, to no, polecam Wam poznać właśnie te teksty z tego eseju. Można wtedy komuś zaimponować.
fani, miłośnicy tworzą potem takie piękne inskrypcje. Tutaj mam właśnie dar, który otrzymałem od kolegi z Niemiec, Lothenona Floriana Dombacha, który wyspecjalizował się właśnie w tworzeniu takich pięknych kaligrafii. I tutaj mamy właśnie ten utwór. Ir Isil Ammen Eruhin Menelvir Penna Diriel, czyli pieśń Luthien Tinuviels Ballad Beleriandus, Ballady o Leithian. Spotyka mnie naprawdę wielkie wyróżnienie i wspaniała to jest przygoda i piękna dla mnie rzecz, takie dopełnienie, można powiedzieć, mojego tolkienowskiego życia, które no, trwa już chyba ze 40 lat, co najmniej. Albowiem no, jestem członkiem drużyny tłumaczy. Historia Śródziemia, jak widzicie, jest wydawana. Teraz czekamy na czwarty tom, który właśnie niedawno wyszedł z redakcji, z korekty i będzie pewnie niedługo ogłoszona jego okładka. Będzie można już płacić i zamawiać sobie ten czwarty tom. Mój piąty, mam nadzieję, że Wam się spodoba, dlatego że tam jest bardzo dużo lingwistyki, czyli tego, co ja lubię. Właśnie wydawnictwo, cała ta rada programowa wydawania Historii Śródziemia wybrała mnie do tłumaczenia tych tomów, gdzie jest najwięcej lingwistyki, gdzie jest najwięcej słów kłenejskich, dlatego dostałem, co jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i też no, wspaniałą rzeczą, naturę Śródziemia. No ale teraz już właśnie ten piąty tom i także, no jak Bóg da, jak wszystko się powiedzie, to dziewiąty tom Historii Śródziemia również będę tłumaczył, czyli Sauron Pokonany, gdzie mamy również bardzo dużo ciekawych tekstów lingwistycznych, tutaj szczególnie poświęconych jeszcze takiemu mało znanemu pewnie przez Was językowi, który się nazywa Adunaik, czyli język Adunaja, język Numenoru, którym posługiwali się ludzie na tej cudownej atlantyckiej, że tak powiem, wyspie. Tam dowiecie się z tej książki, że kiedy się płynie w kierunku Azorów na Oceanie Atlantyckim, no to tam właśnie zaczyna się prosta droga dla tych, którzy są szczęśliwcami. Utracona droga. Niedawno wydano także listy, nowe wydanie listów profesora Tolkiena i tutaj mamy no prawie chyba 200 nowych zupełnie tekstów, w tym koło ponad 100 chyba listów całkowicie nowych, które były w pierwotnej redakcji tego tomu, a które wypadły wtedy, gdy ten tom wydawano w 80-tych latach, bo wydawało się wydawcom, że po prostu ludzie nie będą zainteresowani, żeby czytać aż tyle listów. I tam mamy też taki tekst, który był do niedawna dla nas, miłośników języków profesora Tolkiena, najważniejszym źródłem na temat gramatyki języka Quenya. Kilka dni temu umarł pan, który był w młodości swojej wielkim pasjonatem Tolkiena i jednym z założycieli fandomu amerykańskiego. Nazywał się Dick Plotz i właśnie Dick Plotz korespondował z profesorem Tolkienem. Profesor Tolkien wysyłał mu różne materiały na temat języka Quenya. I tutaj mamy właśnie list, w którym Dick Plotz otrzymał od profesora Tolkiena całą tabelę z odmianą, z deklinacją rzeczownika. Tam mamy dwa rzeczowniki Kiria, czyli statek, i Lasse, czyli liść. I 10 przypadków, 4 liczby, dlatego że w języku Quenya mamy nie tylko liczbę zwykłą, pojedynczą i liczbę mnogą, ale jest także liczba podwójna, tak jak była kiedyś w języku prasłowiańskim. I liczba mnoga się dzieli na takie dwa typy. Na taką zwykłą liczbę mnogą, gdzie mówimy o wielości jakiejś rzeczy, i drugą, taką kompletną, gdzie mówimy o wszystkich rzeczach danego zbioru. Na przykład liście, liczne liście na drzewie, ale mogą być też wszystkie liście. I w tym momencie wszystkie liście, jakie są na całej kuli ziemskiej i na całym świecie. I w tym momencie używamy już innych form gramatycznych. W języku Quenya rozbudowana jest bardzo odmiana rzeczownika, za to czasowniki są prostsze, bo taka jest reguła. Nie wiem, czy wiecie o tym, że regułą taką językową jest język dla każdej istoty ludzkiej musi być no, możliwy do nauczenia się w ciągu pierwszych lat życia. Dlatego ten zasób tej informacji jest mniej więcej stały we wszystkich językach. Jeżeli jakiś język ma bardzo rozbudowaną strukturę rzeczownika, tak jak język angielski, to znowu ma uproszczonego rzeczownika, bo no, dziecko nie pojęłoby po prostu tak bardzo wielu informacji. Mało jest języków, gdzie jest bardzo skomplikowana deklinacja i bardzo skomplikowana koniugacja. I
No, tutaj my w języku polskim też mamy bardzo prosto z czasownikiem, a z rzeczownikiem mamy bardzo trudno. Jeszcze tym bardziej, że odmieniamy przez przypadki, także i przymiotniki. Język polski, myślę, jest rzeczywiście jednym z tych najtrudniejszych do nauczenia. Także język Quenya wyróżnia się długimi wyrazami, piękną melodyką. Bardzo dużo jest samogłosek, które jest tak popularne, że wręcz w zapisie, jak piszemy tęgwarem, to możemy pomijać zaznaczanie głoski A, dlatego że domyślnie wiadomo, że tam gdzieś powinna być właśnie w każdym wyrazie głoska A. Są takie grupy dla miłośników języków Tolkiena w internecie, które właśnie zajmują się rozwijaniem tych języków i różne zabawy tam właśnie mamy, gdzie trzeba na przykład wymyślić zdania, gdzie nie ma ani jednego a. I to się udaje, ale to jest trudne. Także język Quenya warty nauczenia, bo w tym języku naprawdę możecie pisać, mówić, można po prostu pisać, tworzyć grupę na Facebooku tylko i wyłącznie w języku Quenya. Takowe są. Są filmiki na YouTubie. Teraz ostatnio wspaniały lingwista z Norwegii, Helge Kåre Fauskanger, tworzy właśnie lekcje opowieści o języku Quenya, gdzie tylko i wyłącznie mówi w języku queneńskim, także możecie posłuchać w taki wesoły sposób, jak on tego języka używa. Tutaj w Polsce mamy Orondila, który tworzy też filmiki właśnie w języku Quenya. Pozdrawiam cię, Orondilu, serdecznie. Są zjazdy tych miłośników. Ja miałem wielką przyjemność w ubiegłym roku być właśnie w Katowicach i w Krakowie na takim sympozjum, gdzie zjechali się najważniejsi lingwiści tolkienowscy z całego świata. I miałem okazję wreszcie poznać wiele osób i no dzisiaj nawet przeglądałem troszkę materiały z tej konferencji. Ale nie należy zapominać o języku Sindarin, który nie jest może aż tak bardzo rozpoznany jak język Quenya. Tolkien bardziej kompletnie jakby rozbudował Quenya niż Sindarin, ale też w tym języku można pisać, można się go nauczyć. Ja sam stworzyłem słownik, tam chyba jest 2,5 tysiąca wyrazów sindarińskich. W tej chwili znamy tych wyrazów dużo więcej. Jeżeli byście chcieli zajrzeć na strony internetowe, gdzie bardzo dokładnie można o tych językach poczytać, to szczególnie polecam Wam stronę Eldamo. Ja podam pod tym filmikiem linki do takich najważniejszych miejsc w internecie, gdzie można dowiedzieć się na temat tych języków. I Eldamo zebrał wszelkie informacje, cytaty w tych językach, zanalizował je bardzo szczegółowo. To jest naprawdę takie najlepsze kompendium w internecie wiedzy na temat tych języków. Są lekcje, no tak jak Wam mówiłem, niestety lekcje, które ja tłumaczyłem tam kiedyś na język polski, czyli też grupa naszych znajomych z Elendilich, no to upadł, że tak powiem, ta strona padła. Tutaj takie pierwsze lekcje, które ja sam tłumaczyłem, uczyłem się przy okazji języka angielskiego, stawałem się powolutku tłumaczem i popularyzowałem język Quenya w naszym czasopiśmie, które nazywało się Gwaihirze. To były lata 90., kiedy chodziłem do liceum. Gdzieś tam, nie wiem, 92 rok albo pierwszy, gdy tłumaczyłem właśnie na język polski te teksty. Są bardzo fajne książki, Gateway to Sindarin. To jest na przykład książka o Sindarinie, patrzcie jaka gruba, poświęcona tylko i wyłącznie temu językowi, napisana przez Davida Sello, który właśnie język Sindarin rozbudował na potrzeby filmów Petera Jacksona, gdzie mamy tych właśnie różnego rodzaju wypowiedzi, dialogów dużo, dużo więcej. No, korzystając z tego, że jeszcze mi zostało kilka minut, zakończę może o językach, o tym wielkim drzewie tych języków. Pamiętajmy, że elfowie, ich języki rozwijały się tak jak języki indoeuropejskie na przykład, albo nie wiem, języki powiedzmy semickie, czy też języki ugrofińskie. Ewolucyjnie. Mamy język pra-kwendiański, takim, którym posługiwali się elfowie, gdy obudzili się nad jeziorem Kuivienen. I później, gdy wywędrowali, to część tych elfów, nazwana Eldarami, no, używała kolejnej formy języka, który nazywał się językiem pra-eldaryńskim. I on rozdzielił się na to, co nazywamy Quenią, na to, co nazywamy Telerinem. I z Telerinu wyodrębnił się jeszcze język Sindarin. Także takie trzy najważniejsze języki, którymi posługiwali się elfowie, na przykład w trzeciej erze, to Quenya, Sindarin, który przejęty był też przez ludzi, przez Dunedainów, potomków Numenoreańczyków.
i język Telerin, który tak naprawdę można by było usłyszeć jedynie na wyspie Tol Eressëa, gdybyśmy mieli możliwość popłynięcia utraconą drogą. No i jeszcze jeden język, język Nandorin, którym posługiwały się elfy zielone, elfy leśne. Także język Avarin, on podzielony na wiele różnych dialektów, które brzmiałyby dla nas niekiedy może znajomo, dlatego że Tolkien jeden z takich języków Avarich rozwijał. I on ma strukturę fonetyczną, podobną do języków słowiańskich. Są tam palatalizacje, które no, takie właśnie taki język elficki, wyodrębniony z tej całej wielkiej rodziny, rozwijał się jakby w tym kierunku, który mógłby nam przypominać dźwiękowo język, nie wiem, litewski na przykład, czy język no, polski, z tym, że nie rozumielibyśmy tych słów. Jedynie dźwięk tego języka mógłby być podobny do naszego. Także Tolkien odwzorowywał to wszystko, co wiedział na temat języków, czego nauczał na uniwersytecie, na temat ewolucji, na temat praw różnych fonetycznych, które kształtują języki, zdając sobie sprawę z tego, że no, język to jest taka żywa też istota rozwijająca się razem z ludźmi, dająca nam możliwość porozumiewania się. I Tolkien właśnie w tym eseju Utracony tajony nauk, w książce Potwory i krytycy, pisał, że język i mitologia współistnieją ze sobą od samego początku. I tak było też u Tolkiena, kiedy on tworzył język Quenya, język no, Goldogreen, który przekształcił się potem w Sindarin. No to te języki powstawały równolegle z całą mitologią Tolkiena, którą znamy jako Silmarillion. A Silmarillion powstawał równolegle z tymi językami. To było nierozłączne. Dlatego, że ja sam tego doświadczyłem, kiedy tworzyłem języki do filmów. Teraz ostatnio możecie usłyszeć moje dzieło w filmie Akademia Pana Kleksa, gdzie wilkusy, wrogowie Pana Kleksa, posługują się językiem, który nazywa się Harshamut, i to jest język wysoka mowa, język wilkusów. No, żeby ten język stworzyć, ja musiałem umieć sobie wyobrazić kulturę owych wilkusów. Musiałem troszeczkę w swojej własnej głowie i także w takim tekście, który przygotowałem specjalnie właśnie dla twórców filmu, na temat tego, to jest taki grubiutki dokumencik, gdzie mamy i różne rozmówki i ciekawe różne słowne zabawy związane właśnie z tym językiem. No bo żeby był język, musi być też jakaś jego kultura. A kultura no to jest właśnie także mitologia. Także moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tych kilku słów na temat języków Tolkiena. Mam nadzieję, że one rozbudzą w Was zainteresowanie i że zaczniecie sami je poznawać, te języki. Natomiast jeszcze dwa słowa na temat stanu badań. Ja, moi drodzy, zakończyłem badania nad genealogią profesora Tolkiena. Wydaje mi się, że już wyodrębniłem po prostu wszystkie możliwe dokumenty w archiwach, które dotyczą tej długiej linii Tolkienów. Doszedłem do pierwszej osoby, która w dokumentach nazywa się Tolkien. Był to pan, który mieszkał we wsi koło miejscowości po niemiecku nazywanej Kreuzburg, która przez Polaków nazywana bywa Krzyżborkiem albo Krzyżporkiem. Ona niestety znajduje się dzisiaj obok Królewca, czyli no, po rosyjsku Kaliningradu, czyli w tej strefie okupowanej przez Rosję. I tam na wsi, która nazywała się Globunen, po polsku by to były pewnie Głabuny, to był taki, można powiedzieć, rezerwat jeszcze kultury pruskiej, która trwała tam prawie do XVII wieku. We wsiach ludzie mówili po prostu w języku pruskim. Języku, który jest językiem bałtyjskim czy bałtyckim, spokrewnionym troszkę z językiem litewskim i z językiem łotewskim, chociaż język pruski stanowił odrębną gałąź tych języków bałtyckich, bo to były języki zachodnio-bałtyckie. Do nich należał język jadźwięgów, język różnego rodzaju galindów, innych plemion właśnie bałtyckich. A ja podejrzewam także w moich tam koncepcjach, które opisuję na blogu, który nazywa się Aldreich, gdzie zajmuje się archeogenetyką, że w naszym kraju tego typu dialekty były rozpowszechnione jeszcze bardziej na południe i na zachód w czasach wpływów rzymskich. Zanim pojawili się u nas Słowianie jako tacy, to mieli tutaj krewnych, których łatwo potem było zeslawizować. Ale to nieważne, to jest kontrowersyjna dla niektórych teoria. W każdym razie był pan, który nazywał się Jakob Tolkien, ale także nazywany jest w dokumentach ten sam człowiek Jakobem Tolkheimerem. I mieszkał on w tej wsi Głabuny. Był zwykłym chłopem, chociaż nie ubogim. Mam cały inwentarz jego dóbr, które zakupił od poprzedniego gospodarza w roku 1583.
i stał się wtedy gospodarzem właśnie w tej wsi Głabuny, a potem jej takim nadzorcą był bowiem najpierw pruskim, a potem chełmińskim sołtysem. I jego potomstwo aż do początku XVIII wieku właśnie w tej wsi pełniło tą funkcję chełmińskiego sołtysa. Natomiast już jego potomkowie wyemigrowali za pracą, za rozwojem, jakby awansem społecznym do tej pobliskiej miejscowości, tam gdzie był kościół parafialny, czyli do Krzyżborka. I tam zostali rzemieślnikami, byli członkami właśnie mieszczaństwa. Nawet jeden z potomków potem tego Jakoba Tolkheimera, to on wręcz został na początku wieku XIX, w czasach napoleońskich, burmistrzem całego tego Krzyżborka. Potem z tej linii tych Tolkienów burmistrzów też urodził się, no nie równolatek, ale troszeczkę starsza osoba, profesor języków klasycznych, lingwista Johannes Tolkien, który był profesorem na Uniwersytecie właśnie w Królewcu. I profesor Tolkien na pewno miał okazję poznać jakieś jego teksty, no bo nie wierzę w to, żeby nigdy nie napotkał na no jednak liczne dosyć prace naukowe swojego jakby imiennika, bo to też John, a tutaj Johannes Tolkien, który tworzył w Królewcu w latach 30. Czyli mniej więcej w tym samym czasie, co profesor Tolkien. I Tolkienowie według tych dokumentów wywodzą się od Prusów, czyli od zwykłej takiej ludności autochtonicznej, mieszkającej tam właśnie w Prusach, nie od Niemców. Mówili pierwotnie w języku pruskim. Ich nazwisko bierze się od wsi, która jest kilka kilometrów dalej na wschód. Nazywała się ona Tolkheim, co może oznaczać dwie rzeczy. Albo daleką wieś, to jest według lingwistki pani Grazildy Blaziene z Litwy, daleka wieś, albo wieś tłumacza. Tolkheim to może właśnie w języku pruskim oznaczać wieś tłumacza. To właściwie brzmiałoby w języku pruskim Tulkheim, bo tak ten język mniej więcej brzmi. I z tej wsi przybył właśnie Jakob, czy jego nawet może ojciec, do Głabun. W Głabunach przyjął to nazwisko od nazwy tej miejscowości, skąd się wywodził. Także teoretycznie można jeszcze pociągnąć oczywiście tą genealogię, ale to już bardzo trudno. To są dokumenty archiwalne sięgające powiedzmy nawet do XIII wieku, bo ja znam mieszkańców tamtych okolic wsi Tolkheim, także i w XIII, XIV, XV wieku. Na przykład takim prawdopodobnie protoplastą w ogóle całego tego rodu był Prus, który żył w latach 50. XIV wieku, i nazywał się Tulkin i oznaczony jest w dokumentach jako Tulkincu Wogał, czyli Tulkin na Wogał. Wogał to była taka mała miejscowość, dobra rycerskie, które posiadane były pierwotnie przez Prusów, potem były przejęte przez rodzinę Kalksteinów, którą powinniście znać z książek Sienkiewicza, Kalksteinowie. I Kalksteinowie bardzo gnębili tych właśnie chłopów. Mam też taką suplikę z XVI wieku, gdzie niejaki Walenty Tolkien skarży się do starosty, że właśnie pan Kalkstein nie dość, że mu zabrał dom, to jeszcze go oskarżył o to, że spalił dom. A chodziło o to, że rugowali po prostu chłopów i zabierali im ziemię, żeby powiększać swoje dobra, ci niedobrzy szlachcice. W każdym razie Tolkienowie żyli w tej wsi Głabuny, w miejscowości Krzyżbork czy Kreuzburg. Bardzo wcześnie też wyemigrowała część z nich bardziej na północ, w kierunku właśnie Królewca. I dwaj bracia uciekli na początku XVIII wieku właśnie z tej miejscowości. To był Christian i Michael do Gdańska. Znamy bardzo szczegółowo ich dzieje. To wszystko możecie znaleźć na moim blogu. Zrobiłem tam takie podsumowanie na blogu Tolknięty. Dam też tutaj właśnie pod tym filmikiem link, żebyście mogli sobie tam zajrzeć. Tam jest podsumowanie badań. A w tej chwili, jak już skończę, uporam się z tymi moimi tłumaczeniami dla wydawnictwa Wspaniałego Zysk z Poznania, to wtedy dokończę pisanie mojej książki i będę potem mógł odejść za kręgi tego świata, bo już ukończę moje badania. Chociaż mam jeszcze w planach, jak już skończę badanie Tolkienów, chciałbym zająć się też troszkę genealogią Urszuli Le Guin, właściwie jej mamy, rodziny Kreber. I także myślę o napisaniu jakiejś pracy na temat budników, czyli takich ciekawych rzemieślników leśnych, którzy byli pomiędzy chłopami a szlachtą i którzy właśnie wywodzili się od Bałtów z północy bardzo często i wędrowali, tak jak puszcze były wycinane w XVI-XVII wieku, karczowane, zamieniane w klepki, popioły, różnego rodzaju dziegieć i potaż.
to tak wędrowali też owi budnicy. I ja wywodzę się od takich budników. Jestem bliskim krewnym genetycznym rodziny Tolkienów, bo wywodzę się także właśnie od takich dawnych Bałtów. Bardzo Wam dziękuję. Przepraszam, że tak długo. To już prawie 35 minut. Życzę Wam udanej, pięknej konferencji, wspaniałego spotkania i postaram się, może się uda, za rok być wreszcie znowu w Tolkienach i w Rynie. Na Marię, na Wajr. Dziękuję Wam bardzo.